Witam. Uwaga, pokazuję i objaśnię. Moim zdaniem, dla mnie, moje ustawienia, niech tutaj nikt nie komentuje jakiś i nie puszcza głupich komentarzy. Ustawienia bardzo dobre, jak dla mnie. Nie mam się do czego przyczepić. Zapożyczony od kolesia, który wrzucił też na YouTubie Anglik, bodajże. Dobra, polecam tak, 3 tony. Wchodzimy. Setting. Gain na 94. Można więcej, można troszeczkę mniej, ale najlepiej, żeby było powyżej 90. Dyskryminacja na 3. Notch na 4. Dźwięk metalu N2. T-break na 5 tony. Metal 15. Przeskakujemy. Selectem Gold non FE 50, non FE 70. Jedziemy dalej. Trash nam się nie pokazuje. ISAT na 1. I to by było na tyle. Moim zdaniem bardzo dobre ustawienia. Jest głęboki i do tego precyzyjny. Oczywiście przy ponad 90 troszeczkę spada prędkość, no ale coś za coś. Naprawdę i tak wystarczająca prędkość jak do wyciągania dobrych targetów. Co do brązu, słyszałem, że niektórzy nie mają problem z jakimś brązem czy coś. Gówno, prawda? Ciągnie brąz. Złoto na ponad 30 na skali pokazuje. No też pewnie od próby zależy, ale wszystko fajnie wyciąga. Także na pewno będziecie zadowoleni. Polecam, naprawdę wykrywacz jest super. Trzymajcie się, na razie.